Cześć, siemanko, z tej strony Miego i witam was na moim kanale w kolejnym odcineczku z gry Farming Simulator 22 na serii, którą prowadzimy sobie na mapie Elm Creek. Witam was już po zimie, po przewijaniu czasu. Jesteśmy w marcu, wiosna, godzina 9, to z racji tego, żeby tutaj sobie wszystko poogarniać i też jeszcze sobie tutaj promocję chciałem w sklepie zobaczyć, ale nic tu się totalnie ciekawego nie pojawia. Jesteśmy już po załadowaniu wełny na palety, ale jeszcze dzisiaj jej nie będziemy chyba wywozić. Z racji tego, że ona największą cenę będzie miała w kwietniu i jeszcze tam może troszeczkę poskoczyć do 16900, aktualnie 16100 w Johnson's Farmer Markets. I teraz zastanawiam się, czy nie kupić przędzalni i czy bezpośrednio nie przewieźć tej wełny do przędzalni, bo tam jest naprawdę jest jej dużo i wtedy już po tej przędzalni mielibyśmy naprawdę dobry zysk, bo tkaniny sprzedaje się w cenie chyba 46 tysięcy za 1000 litrów, więc to by było dobrze. Kochani, kto nie widział poprzedniego odcineczka, zachęcam. W prawym górnym rogu pewnie zaraz pojawi się karta, albo już się właśnie pojawiła. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, żeby zostawić suba, żeby napisać jakiś komentarz. Najlepiej pozytywny, ale komentarze są bardzo mile widziane. Napiszcie, co byście chcieli widzieć, ponieważ przygotowujemy się z aktualnym stanem konta, który troszeczkę zmalał, bo jest poniżej 2 milionów, ale to zaraz powiem dlaczego. Przygotowujemy się pod rozbudowę farmy. No i teraz kwestia tego, jakie byśmy chcieli mieć tutaj zwierzęta, to ja to wezmę pod uwagę, bo powiem wam, że kilka takich planów już sobie przygotowałem. Dziś tam sobie na próbno pobudowałem coś tam. Może nie jestem jakimś mistrzem w budowaniu, ale coś tam na pewno postaram się ładnego i schludnego stworzyć. A dzisiaj co? Dzisiaj wiosna, czyli lecimy sobie z wiosennymi tutaj zabiegami. Pierwsza rzecz to jest taka, że na sklepie przygotowany już nasz nowy nabyteczek, który kupiłem za 40 tysięcy, przyczepa używana, duża, do przewozu bel. Ja sobie załadowałem na nią nawóz, nasiona, środki chwastobójcze i tutaj dodatek do kiszonki w razie coś. Już niech leży na farmie. I to, co tutaj na tej przyczepie leży, to jest chyba 200 tysięcy, także dosyć dużo. Kramerkiem sobie podjechałem, załadowałem sobie to i pierwsza rzecz to jest taka, żeby tym wrócić na farmę, ale kramerek tutaj ma troszeczkę ciężko, wam powiem, bo to jednak parę ton tutaj musi pociągnąć, więc my mu tutaj damy, że tak powiem, do popracowania na samym początku, na wiosnę, no ale musimy to robić, żeby te nasze plony oddawały, nie? Żeby nasze plony oddawały, to musimy to wszystko dowieźć na farmę. No i pierwsze co dzisiaj, to zajmiemy się chyba na szybko nawozami. Zajmiemy się nawozami, tam gdzie trzeba te nawozy rozwieźć, to je rozwieziemy, żeby ten plon był taki maksymalnie wysoki, jaki tylko może być. I dodatkowo jeszcze zajmiemy się też siewami na tych nowych polach, ponieważ mamy, no jaki miesiąc, marzec, więc możemy siać owiec, nie? Czy nowych polach, nie nowych polach, tylko na tych polach po jesiennych zbiorach, nie? Po jesiennych zbiorach. Dobra, kieruneczek sobie rzucamy i tu będziemy sobie skręcać. Gdzieś tutaj sobie zajedziemy tą przyczepą. Na razie nie mam jej gdzie wstawić, dlatego ta, jak widzicie, coraz większe te maszyny na tą farmę ściągam, dlatego ta rozbudowa gospodarstwa jest nam, no, potrzebna. Jest nam potrzebna, bo przywieźć tutaj, zobaczcie, taką ilość, to nie jest wcale takie hop-siup tutaj to ustawić. Oczywiście na początek ustawimy to tutaj, żeby było też pod ręką, nie? A spokojnie będziemy się tym wszystkim zajmowali. Tutaj, jeżeli chodzi o branie tych worków, to jest taki, że tak powiem, plus lub minus. Dobra, czyli jednak nie. Wydawało mi się, że te środkowe nie są spięte, to będę mógł je wyciągnąć, ale widzę, że nie. Dobra, to jest nawóz, więc tutaj sobie weźmiemy. Oczywiście do nawozu potrzebujemy naszego John Deere'ka. John Deere'ek już jest tutaj rozprzęgnięty, przyczepy na razie stoją. To, co się jeszcze naprodukuje, a cena wzrośnie poniżej tych 16 100 zł, to oczywiście będziemy dorzucać na przyczepę. Nie wiem teraz, gdzie bym to musiał zrzucić, żeby to
W miarę się tu się nie zmieści. No widzicie, zaraz ciaśniej na tej farmie się robi. Zaraz ciaśniej na tej farmie się robi, ale myślę, że tam jakieś małe miejsce znajdę, żeby to zrzucić. Chociażby tutaj koło pick-upa. Dobra, może być i tutaj. Odczepimy przyczepę. Odczepimy samego tura. I teraz musimy zrobić dwie rzeczy, czyli standardowo najpierw zmienimy koła na mniejsze. Zaczepimy rozsiewacz. Poproszę John Deere, poproszę ustawić. Szybka zmiana kół. Wąskie opony. Ustaw, tak, ok. John Deere'ka oczywiście z tego powodu bierzemy, bo on ma zamontowane na lusterkach te czujniki upraw, które będą nam powodowały, że od razu je sobie włączymy, będą nam powodowały, że będziemy w stanie stwierdzić, ile tam jest azotu w glebie i w roślinach. Jeszcze tak naprawdę dobrze garażu nie otworzyłem po zimie, bo wiecie, zamknąłem tutaj. Oczywiście zimą śnieg padał, ale się nie utrzymywał, więc ten nasz, że tak powiem, rozsiewacz, no on nie jest nam zbytnio potrzebny, jeżeli o to chodzi. O, troszeczkę za nisko. Dobra, czy to już się sypie? To już się sypie. Ile nam tutaj wejdzie, to tego jeszcze nie wiem, ale myślę, że tu jest już prawie pełno. 71%, dobra. 71% to myślę, że jest ok. Możemy sobie tutaj, czekajcie, muszę sobie zmniejszyć na 24 metry. Sypnę sobie tutaj pod trawę. Sypnę sobie pod trawę, niech ta trawa troszeczkę tutaj więcej, że tak powiem, daje. I od razu sobie polecimy. Zamkniemy sobie jeszcze i od razu sobie polecimy na czekajcie, zmienię na 36 jednak. Polecimy sobie tutaj na może na początek niech będzie rzepak, chociaż nie wiem, czy tutaj tu jest cel akurat osiągnięty, więc tutaj nie ma problemu. Tam gdzieś się delikatnie coś sypnęło, ale to chyba się sypie. No delikatnie coś tam delikatnie się sypie. Jak sobie rzucimy okiem na mapkę, to powinno nam tutaj pokazywać ładnie, jak coś będzie potrzebne. Ale to nie wiem, czy nie łapało nam po prostu drugiego pola, nie? Dobra, wiecie co? Tutaj to widzę, że nie ma sensu, bo tutaj jest cel osiągnięty. Pole, które musimy sypnąć, to jest na pewno pole numer 43. Tam, gdzie sypaliśmy sobie... gdzie sialiśmy sobie ostatnio. Więc tutaj jest na pewno dla nas do posypania to pole. No to zresztą widać na minimapce, że się zwiększa ten poziom i że też jest sczytywany na nowo, jak odświeżana mapa, nie? Tego azotu. Nie wiem, ile właśnie metrów łapie, że tak powiem, ten czujnik. Nie wiem, ile metrów łapie ten czujnik, ale... chyba tam się w miarę pokrywa, widzę, z tym, co on teraz rozsiewa. Także jestem dobrej myśli i myślę, że tutaj będzie dosyć dobry plon, nie? Tutaj trzeba właśnie wszystko przypilnować od samego początku, jeżeli chodzi o planowanie, o nawożenie, żeby tutaj nie było żadnych jakichś, że tak powiem, nieprzyjemnych sytuacji związanych ze zbiorem tych plonów.
bo chcielibyśmy, wiadomo, żeby one były maksymalnie wysokie, nie? Możemy sobie tutaj poprzedni napęd w sumie włączyć, ale 20 na godzinę, także on tutaj sobie spokojnie daje radę. Myślę, że tutaj więcej nam już nie posypie. Jeszcze tylko możemy sobie zobaczyć na rolnictwo precyzyjne, na azot, pole numer 40 na pewno. Tutaj też trzeba posypać, także lecimy sobie teraz na pole 43. Lecimy sobie teraz tutaj, już jak jesteśmy, to na pole 43, tam sobie sypniemy azot. No powiem wam, że tam 10% poszło, nie? Z tego, ze zbiorniczka. Więc tak chyba dosyć, nie? Dosyć dużo. Czyli jednak coś tam trzeba tego azotu sypnąć. Teraz tutaj nie pamiętam, gdzie tutaj była ścieżka robiona, ale chyba była, będzie wjazd pomiędzy jakby. Tak, pomiędzy. I możemy sobie pierwszą ścieżką lecieć tutaj. Wyłącz czujnik upraw. No widzę, że nie jest to, zobaczcie, jakoś bardzo dużo. 10 kilo na hektar, nawet teraz 5 kilo, więc nie jest to jakaś tutaj wielka ilość, nie? Widać, że to pole jest takie poplamione, można by tak rzec, czyli gdzieś tam jest niewyrównane. Ten azot tutaj jest na przykład azot wyrównany, więc myślę, że najpierw sobie zrobimy rundkę dookoła. Najpierw rundkę dookoła, żeby wyrównać, a później sobie pojeździmy tymi środkowymi tutaj ścieżkami. No cały czas coś tam sypie delikatnie. Fajne są te ścieżki, bo nie muszę pilnować sobie, jak tam on, że tak powiem, ma rzucać daleko. Dla bezpieczeństwa właśnie ustawiłem te 36 metrów, żeby tam wszystko mi pokrywało, nie? Tylko teraz tutaj muszę dobrze trafić, żeby tą dobrą ścieżkę wjechał, nie? No prawie mi się udało. Prawie mi się udało. No jak mam na te 36 metrów, to duży zapas, nie? Robię, bo jest ustawione, ścieżki są 24, to już pewnie mówię kurwa siódmy raz, ale chcę się skupić na tym, żeby po prostu wszystko dobrze zrobić, nie? Ogólnie, co tam u mnie, nie wiem kiedy będziecie odcineczek oglądać, ale teraz troszeczkę zapierdziel mam ze studiami. Muszę się tam przyłożyć, żeby egzaminy pozdawać, bo to końcóweczka już jest. Także tam troszeczkę live'ików ogólnie jest w ostatnim czasie troszeczkę mniej, ale jak się już obrobię z tym wszystkim, to na pewno do regularności wrócimy jakieś. Bo kurczę, na razie naprawdę jest ciężko coś tam utrzymać, no bo wiadomo, trzeba się skupić na tym, żeby podopinać wszystkie sprawy i mieć, że tak powiem, temat zakończony. No tutaj naprawdę nisko to jest, nie? Nie wiem czemu to tak jest. Informacja o glebie plonu to w ogóle nie ma, pH jest ok. Dobra, także tak to wygląda, nie? Ogólnie też jeżeli chodzi o farmę, to są takie plany, żeby troszeczkę farmę rozbudować. I teraz kwestia jest też tego typu, że zastanawiałem się, czy dobrym rozwiązaniem jest rozbudowywanie farmy tutaj, że tak powiem, w tym jednym miejscu, czy na przykład, że tak powiem, wywalenie na przykład krów, czy świń, czy co tam sobie wymyślimy, gdzieś poza, powiedzmy, obrys tego gospodarstwa, nie? Czyli gdzieś tam na jakimś polu przede wszystkim byśmy sobie mogli to postawić, nie? Zrobić sobie jakieś takie, wiecie, dodatkowe gospodarstwo. No to też z racji tego, że mogą być lagi, nie? Na jednym. Ale niekoniecznie, nie? Niekoniecznie, także może się udać. O, wejdzie cały. Fajnie. A ty cały czas na kierunku wskazie jeździsz, ja?
Dobra. O, 99%. To bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Jeszcze sobie polecimy tam na to duże pole. Wow, ale podnosi. Ale go podnosi. Polecimy sobie na to duże pole 53 tutaj. Sobie rozsiejemy, to jeszcze sobie chwilę pogadamy i zaraz się bierzemy za siewy. No i kwestia właśnie, czy tutaj na przykład gdzieś może na tym polu tutaj zrobić, wiecie, jakąś oborę. Czy może gdzieś na polu, gdzieś tam dalej, może na tej dzikiej łące. Ej, no tu? Aha, bo ja na to patrzyłem pole, a na to przyjechałem. I widzę, że tutaj totalnie chyba nigdzie nie trzeba nic sypnąć. Tak już przejadę, że tak powiem, na szagę. Ale tutaj chyba nie trzeba sypnąć na tym polu. Mi się pomyliło, na polu chyba 30 trzeba sypnąć. Na polu 30 trzeba sypnąć, nie? No dobra, to polecimy tędy. Tutaj gdzieś powinienem wyjechać. Ogólnie tu jest strasznie daleko się jedzie. Się jedzie i jedzie i jedzie i jedzie. I nie ma przejazdu na tamtą stronę, nie? Tutaj też jest takie małe pole, dosyć duże, dosyć małe, ale dużo można je powiększyć, widzę. Wow, 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 wow. Tak myślałem właśnie. Dobra, napęd na 4 koła. Czy nam to pomoże coś? Coś tam nam pomogło. Troszeczkę się tutaj opłot zaklinowałem. No ale dobra. Powinno być dobrze. Jednak ten napęd na te 4 koła jest przydatny, nie? Tutaj nic nie jeździ nigdy. Także tutaj możemy sobie wylecieć stąd. Myślę, że spokojnie. I tutaj zaraz gdzieś tutaj między płoty się wjeżdżało. I zobaczymy sobie tą 30. No ta 30 liczę na to, że tutaj będzie bardzo, bardzo, bardzo dobry plon. A nie przyspieszyłem sobie czasu. Nie przyspieszyłem sobie czasu, to weźmiemy sobie na dyszkę, żeby też to tutaj wszystko rosło w miarę dobrze. Dobra, i teraz tak, tu się wjeżdża. Więc tu sobie wjedziemy. Zmniejszymy sobie oczywiście na 36 metrów. I polecimy sobie. Czy włączone są te czujniki? Tak, włączone są. To dobrze. No tutaj widzę, że też nie ma tragedii, jeżeli chodzi o to, bo plus 10, plus 15, no to już troszeczkę więcej. Ale nie jest to też tutaj jakoś zrobione tak, żeby się nie udało. Nie miało się udać, nie? No dobra, tutaj tą pierwszą ścieżkę mamy tutaj tak bardzo z prawej strony. Także myślę, że tutaj sobie pracownik niech pojeździ, on sobie posypie. Mam nadzieję, że to zrobi dobrze. A my możemy się brać za odpalanie, przepalanie naszego tutaj dużego tego Maseja, tego największego. I tu, cyk. Dobra, jest podczepiony. I musimy się przygotować na to, żeby osiać tutaj wszystko, nie? Dobra, wjedziemy sobie tak. Siędziemy sobie w kramerka znowu. I wsypiemy tak. Wsypiemy jeden worek kornkali nawozu. Jeden kornkali nawóz, poproszę. Cyk. Trochę wysunąć. Kim pójść, nie wchodź pod nogi, proszę. O, dobra. Kornkali niech sobie tam sypie. Odpakujemy sobie już od razu nasiona. Powinno wejść wszystko. Weszło, bardzo się cieszę. I tutaj nawozy z kornkali, a nasiona już z moda jakiegoś tutaj sobie wrzuciłem, żeby też ten beanbag tak ładnie wyglądał z jakimiś tam napisami. Dobra. Jakieś pelto siemen, coś tam. Niby tu jest napisane, że 600 kilo, ale to jest 1000. Także prawie całe weszło. Prawie całe weszło, także można sobie, myślę, że tam na razie sobie odstawimy na przyczepę, bo na razie też nam przyczepa aż tak mocno potrzebna nie będzie.
No, tylko żeby nie spadło. Dobra, nie spadło. I co? I wybieramy teraz tak. Miał być owies, nie rozłóż, tylko zapnij. Miał być tam na tamtym polu owies. Tak sobie mówiliśmy. I ten owies chyba też zasiejemy. W tym roku możliwe, że nie będzie żadnej kukurydzy ani słonecznika. Tylko po prostu sobie zasiejemy te zboża, że tak powiem, zwykłe, nie? Czwóreczka, od czwóreczki jak sobie zaczniemy, to powinno nam ładnie wysiać wtedy. Dobra, jest. Można prowadzić tak zwany zasiew. Tutaj sobie jedziemy, tutaj możemy sobie łączyć to, wykryć szerokość, ok. I niech sobie tutaj jeździ ładnie. Oczywiście jest tak, że ścieżki będziemy sobie robić. Tutaj się w tej kwestii nic nie zmienia. To była ścieżka numer 1. Stop, coś mi tutaj... Aha, przedniego napędu nie włączyłem. Tu. I możemy opuszczać ścieżkę numer 2. I ścieżką numer 2 objedziemy sobie od razu tam obrzeże, żeby też było gdzie zawracać. Jak się człowiek przyłoży tak do tych siewów, do tych wszystkich zabiegów, to później faktycznie to widać, że zaczyna wracać. Zobaczcie, jak to tam z tymi jajkami, jak to z tymi owcami jest, że kurde, 2 miliony na koncie. Mówicie, nic nie kupujesz. Spokojnie, będę kupował. Nie będę jakoś trzymał nie wiadomo ile kasy, bo jak się tylko nadarzy okazja, to kupuję kombajn na promocji, jeżeli będzie. Jeżeli nie, to po prostu bliżej żniw sprzedaję ten i kupuję nowy, nie? Ale to po prostu bliżej żniw, żeby jeszcze wyczekać ewentualnie tą promocję. Może coś się trafi. Przyczepa się trafiła, mówię, a dobra, kupuję, będę zwoził jakieś tam belki, to się przyda. To się przyda i zobaczcie, przyczepa kupiona, nie? No, tutaj się nie chce zmieścić. Tutaj sobie objedziemy, bo pierwszy od granicy i tak na pewno nie będzie ze ścieżką, bo to jest standard, że raczej tutaj nie będziemy starali się, będziemy się starać tutaj nie zrobić ścieżki, nie? Żeby nie było tak jak właśnie na tym polu 30, że pierwszy przejazd od granicy to jest ścieżka, nie? Owies. Powiem wam, że tutaj owies no, trochę pewnie sypnie, no nie, pewnie jakoś tam nie wiadomo jak. Nie tak, żeby tam gdzieś cały, pewnie dwa zestawy zasypać, ale myślę, że coś tam sypnie, nie? Sprawdzę jeszcze już na wszelki wypadek cenę. No cena tutaj spada, tutaj rośnie w przędzalni, nie? I cały czas zastanawiam się, czy to nie jest akurat dobry moment na to, żeby faktycznie kupić tą przędzalnię. I mamy tyle kasy, że możemy kupić, ona kosztuje 280 tysięcy. Jest co prawda kawałek jeżdżenia do niej, ale nie chcę wstawiać swojej. Także myślę, że kupimy tą przędzalnię. Może nawet w tym odcineczku mamy 23 minutę, więc jeszcze troszeczkę posiejemy. Tu możemy sobie w sumie teraz z tym ciągniczkiem, tą ścieżką przejechać dookoła. Tą ścieżką możemy przejechać dookoła, chociaż jakbym w trzeciej ścieżce tutaj przejechał, to też by się nic nie stało. I muszę chyba tak zacząć robić, żeby po prostu, chociaż wtedy mogę nie sięgnąć tych zakosów, nie? Tych zakosów mogę nie sięgnąć. Dlatego tutaj sobie, dobra, zostawimy sobie tak jak jest, czyli że w tej ścieżce zostawiamy sobie, w tej ścieżce przejazdu zostawiamy sobie ścieżkę jakby roboczą. Fajnie nawozik idzie od razu pod korzeń. Zastanawiam się, czy nie musiałbym w tym ciągniku, którym sieję z nawozem, też zainstalować tych czujników azotu, bo teoretycznie skąd on ma wiedzieć, czy ma siać nawóz, czy nie ma siać nawozu, no nie?
Mi się wydaje, że on by musiał chyba też mieć ten, te czujniki. Ewentualnie mogę mu do przodu zamontować ten taki rozkładany czujnik. Chociaż przy kręceniu siwnikiem i przy podjeżdżaniu gdzieś tam lepszy będzie ten na lusterka. Także myślę, że chyba ten na lusterka, kurczę, byśmy zamontowali. Ale no to nie teraz, tylko pewnie już gdzieś tam w następnej, że tak powiem, kolejności, nie? Albo po prostu przy jakimś serwisie. Jak będziemy robić serwis Masejowi, to mu się zamontuje te czujniki. Chociaż właśnie, kurde, jak on by miał ten czujnik montowany do przodu, to byłoby o tyle lepiej, że tamten czujnik można wtedy do każdego ciągnika zamontować, a ten na lusterka jest przypisany tylko do jednego, nie? I to jest, kurde, minus. No ale trudno. Dobra. I ładnie to wygląda. Ładnie tutaj będzie zasiane, dosyć szybko. My w następnej ścieżce będziemy robić sobie już... W następnym przejeździe będziemy sobie robić ścieżki. Nie jest to pole jakieś duże, jeżeli chodzi o sianie i zabiegi wszystkie. Ale jeżeli chodzi o plon, to powiem wam, że jest dosyć takie optymalne, można powiedzieć. Dobra, teraz powinny się robić ścieżki. Dobra, jest, robią się. Bardzo fajnie. W ogóle jakiś mod zmienił mi te tablice na jakieś takie białe, dziwne. Mi się to strasznie nie podoba. Nie wiem, jak to zmienić. Czy to w ogóle można zmienić, czy nie można zmienić, ale jakoś tak mi pozmieniali. Nie wiem, dziwne. No chyba, że to jakaś aktualizacja zmieniła, ale wydaje mi się, że nie, że to raczej jakiś modzik po prostu zmienił. Dobra. Nie tu. Dobra. I jeździ sobie. Siewniczek kupiony na początku jako używka bardzo dobrze się spisuje, powiem wam. Już który my tu już sezon nim siejemy, to ja nie wiem, już parę hektarów obsiał. Naprawdę, bo jeżeli sobie wejdziemy w statystyki i zobaczymy sobie, ile mamy obsianych hektarów, to mamy już 20 hektarów obsianych tutaj w grze. Wiadomo, że to się nie odzwierciedla tak jak w rzeczywistości, ale fajnie właśnie tutaj w grze, no to już jest dosyć dużo, nie? No i dobra, i co? Jedzie sobie dalej. Ścieżka numer 1. Tylko teraz tak się zastanawiam, że wiecie co? Bo to, żeby było porówno, nie? To ja bym musiał zaczynać od połowy siwnika. Bo skoro w trzeciej ścieżce robię ślady, to jest pierwsza jest 6, druga jest 12, trzecia jest 18, 24 i później znowu jest, nie wiem, miałem to kiedyś policzyć i kurde nie policzyłem tego, bo, aha, dobra, bo ciebie bym musiał puścić, żebyś ty jeździł, jo, żeby tutaj policzyć, bo teraz tak, zobaczcie. Mam pierwszą ścieżkę, mam pierwszy przejazd, drugi przejazd, trzeci. Czyli po prawej stronie mam dwa. Teraz bym musiał mieć, tu jest czwarty przejazd, tu jest pierwszy i drugi. Tu bym musiał mieć cztery przerwy, wychodzi na to, a mam trzy przerwy, nie? Czyli co, bym musiał zaczynać, kurde, od połówki tak jakby, nie? Bo, no nie, to chociaż teoretycznie... Jak on sypie na ile on sypie metrów? Na 24 metry jak sypie. Czekajcie, bo się tutaj pomyliło troszeczkę.
na trzecią ścieżkę mi tutaj daj, bo wyłączyłem pracownika i ten. I ścieżki pomylił. Znaczy ja pomyliłem, nie? Dobra. No ale dobra, to jak on tutaj już zasiewał, to niech zasiewa dalej. Niech już tutaj zasiewa dalej. A my weźmiemy sobie, słuchajcie, dużego Maseja dzisiaj dla odmiany. I lecimy z tą wełną, nie? Lecimy z tą wełną. Jest, aha, w ogóle tak, bo ja wam nic nie mówiłem, co się działo tutaj w zimę, nie? Skąd też tyle kasy? Sprzedany miód. Miód w sumie sprzedany dwa razy, bo przez zimę też się produkował. Sprzedana sałata. Sprzedane plony są. I tej kasy naprawdę, naprawdę dużo. Jeszcze przy okazji sprzedane tam kamienie, ale to tam kilka tysięcy tylko wyszło. I stąd też tyle tej kasy się wzięło, nie? Miałem załadować w sumie wszystko, ale... Nie ma sensu. I stąd w sumie tyle tej kasy się wzięło, no bo tak, bo zapomniałem powiedzieć, nie? Ale to dobrze, że teraz sobie przypomniałem i teraz powiedziałem, bo byście powiedzieli, że sobie kaskę dodawałem. Nie, 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 wszystko posprzedawałem, co się dało. Sprzedany słonecznik, sprzedane trochę pszenicy, sprzedany owies, sprzedane... Co jeszcze? Nie wiem. Ale ogólnie jak sobie zobaczycie tutaj, to pszenicy mi została połowa, owsa nie mam, że sorgę nie mam, słonecznika nie mam, soja mi została, bo soja w czerwcu. Soja w czerwcu ma fajną cenę. O, ładowareczka, full electric do kupienia. Fajna. W sumie, tylko że ja mam tego kramerka, to nie będę już kombinował. Tu? Nie tu oczywiście. Oczywiście, że nie tutaj. Standardowo się pomyliłem. No kurde, do tej przędzalni kawałek jeżdżenia jest. Nie powiem, że nie. Jakby tutaj taką polną drogę zrobić, jakąś taką. Byśmy nie było źle. Ciężko trochę wyjazd, no i pod prąd, nie? Bo tam samochody wyjeżdżają z autostrady. Tamtędy. Ale myślę, że damy radę, nie? Damy radę. No myślę, że jak kupimy tą przędzalnię, to będzie grube siano będzie robione na tym. Wiadomo, że jak kupimy tutaj tą przędzalnię, ale nie, bo nie musimy kupować landu, żeby kupić przędzalnię, nie? Nie musimy kupować landu, żeby zrobić przędzalnię, a musimy za to pewnie troszeczkę upiększyć, nie? Ten landzik tutaj, ten wjazd do przędzalni czy coś. Bo tak myślałem, żeby postawić przędzalnię na swoim terenie. Drugą, a tutaj w razie coś sprzedawać wełnę, nie? Ale to myślę, że chyba zawsze można sprzedać. No trzeba jakieś biznesy kręcić. Trzeba biznesy kręcić w razie coś, żeby się jakoś tam rozwijać, nie? Dlatego dobra, teraz słuchajcie, ja sobie tutaj zapiszę, żeby sobie później tam miniatureczkę pyknąć. I idziemy kupić przędzalnię. Przędzalnia kosztuje tutaj 283 tysiące. Kupiona, budynek został zakupiony. I taką piękną oto przędzalnią dzisiaj możemy się nacieszyć. I oczywiście działa, tkaniny, wełna. Jakaś tam, widzę, że jest, tak? Wełna jakaś? Tam nawet jakaś wełna jest od razu, o. No tylko, że oczywiście jakieś tam brakujące materiały pokazało. Ciężko się tutaj będzie wjeżdżało. Także myślę, że coś trzeba pokombinować. No, powiem wam, że tutaj tej wełny to... Kurde, nie pamiętam ile. Nie pamiętam ile tutaj jej było. Nie wiem, czy ja tak wyjadę tutaj. No, raczej nie w tą stronę. Jak już to w tę stronę. A to też nie za mocno. Jakoś tam się połamałem. Muzyczkę trochę zmienimy na coś żywszego. Tkaniny wełna działa, tkaniny bawełna nie działa, bo brakuje materiału. 25 ton można powiedzieć wełny. No i tu pewnie się będzie pojawiała bawełna i tu się pewnie będą pojawiały tkaniny. Także powiem wam, aha, no i tak, to jak sobie wejdziemy w produkcję, tkaniny wełna idzie. Oznacz miejsce, przechowywanie oczywiście, bo można zmienić na
Sprzedaż, dystrybucja, nie. Na przechowywanie. Tkaniny. Ewentualnie można jeszcze chyba szwalnie kupić. Ale to spokojnie wszystko w swoim czasie. A jeżeli zobaczymy sobie tkaniny, no to po 50 tysięcy teraz są, nie? W kwietniu. Czyli tutaj jesteśmy na tym poziomie teraz. Może być nawet 55 tysięcy. No to powiem wam, że to tam sobie później zjadę nim, albo niech on sobie tam sam zjedzie. Także trochę w tym transporcie sobie pojeździmy. Ja myślę, że później gdzieś tam pewnie będzie trzeba zakupić firankę. Tak myślę, że zakupimy sobie firankę. Czekajcie. Ten gościu, on jest tutaj. A ja bym chciał, stwórz pracę, żebyś przyjechał mi tutaj. Stwórz pracę. Dobra, niech on sobie tam jedzie. Ty sobie tutaj prowadzisz zasiew. No, ja po tobie muszę poprawić. To ja już widzę to, że ja muszę po tobie poprawić, ale dobra. Powiedzmy, że to mi aż tak mocno nie przeszkadza, że ja muszę po tobie poprawić. Bo muszę włączyć tylko siewnik. Opuścić tutaj. Pasty są zwalczone od razu na tym, powiedzmy, pierwszym etapie. Czyli tam ta brona aktywna działa. Aha, dobra, bo wcisnąłem guzik do zarządzania tym. Zarządzania siewnikiem. Dobrze, idealnie się zgadza tutaj, jeżeli chodzi o to. Bo tutaj trzeba będzie robić tak i po prostu dojechać tutaj. Dobra, to już tam sobie tyle, to już sobie tam pracownik, czy tam ja sobie poradzę. Bo pracownik w sumie na ścieżki nie zwraca uwagi. Dla niego to jest tam po prostu coś niezasiane, nie? Ale ja się fajnie bawię w tych ścieżkach i mi się to bardzo podoba. I pierwsze pole mamy... mamy zasiane i dosyć fajnie też wygląda, jeżeli chodzi o plon, ale no nie wiem, czy mi tutaj siało nawóz, nie? Nie wiem, czy mi tutaj siało nawóz. No trochę lepiej wygląda niż wyglądało. Zostają nam teraz te dwa pola i powiem wam, że kwestia tego, co tutaj zasiejemy, no to chyba też jest uwarunkowane od tego, co się pojawi w komentarzach, ale to by musiał film w sumie na bieżąco wychodzić. Musiałby film na bieżąco wychodzić, bo wydaje mi się, że też owies, nie? Wydaje mi się, że też owies. Kwestia tego właśnie, co napiszecie w komentarzach. Zobaczymy jeszcze, jak nasz John Deerek. Oczywiście John Deerek wylądował 3 pola dalej. Ciekawe, że tak powiem, z jakiego powodu. Ale pole 30 wygląda bardzo ładnie. Ja się jeszcze przejadę, tylko tam widzę na tamten skrajniaczek i tam sobie rozsypię wapno. Na 50 metrów on siał. Aha, czyli on chyba automatycznie przestawia na najszerszy od razu. On chyba automatycznie przestawia na najszerszy i sobie po prostu tym najszerszym rozsiewa. Ale to dobrze nawet, niech sobie jedzie, jedź sobie, nawet napęd możesz sobie włączyć, jak chcesz. Aha, i on miał chyba ustawione kupno. Gdzie to się tutaj robi? Tu, czy tu? Nie, wyłącz. Czyli po prostu tak mało tego nawozu poszło, tak? No nie wiem. Ale strasznie mało tego nawozu poszło. Dobra. Kochani, ja tym pięknym akcentem tutaj z tego już jakże większego rzepaku bardzo wam dziękuję za ten odcineczek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, komentarz i suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, co się na kanale dzieje. Lecimy sobie dalej z pracami tymi
że tak powiem, wiosennymi i jeszcze został nam zasiew. Pola mamy fajnie przygotowane, fajnie to wszystko rośnie. Ocena gospodarstwa, jak możecie sobie zobaczyć, też jest bardzo, bardzo dobra, bo 65. Nie wiem czemu spadło, bo było 66, ale spadło. Więc no, zobaczymy, zobaczymy. Ale myślę, że jest mi tutaj, że tak powiem, wszystko na dobrej drodze do dobrych plonów. Spodziewane plony 89%, potencjał plonowania też 89%. 3,1 tony z hektara. Nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze. Szkoda, że nie 100% albo 110%, ale niech tak będzie, nie? Niech tak będzie. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.